Witaj, Jarku. Cześć Piotrze, bardzo mi miło. Fajnie Cię znowu usłyszeć. Jakiś czas temu rozmawialiśmy już w swoim podcaście, potem ponownie zaprosiłeś mnie do swojego podcastu. Masz naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby zebrać wszystkie podcasty takie rodzicielskie, skierowane do dzieci w jednym miejscu. Myślę, że to będzie naprawdę duże ułatwienie dla wszystkich rodziców. Ale może dla tych osób, które jeszcze nie spotkały, nie słuchały Twojego podcastu, czy może mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie i o podcaście, który nagrywasz? Nazywam się Jarek Kania i mieszkam w tej chwili w Gdyni. Jestem mężem oraz tatą trzech wspaniałych córek, w wieku 10, 8 i 2 lata. I prowadzę bloga oraz podcast Ojcowska Strona Mocy. I moimi głównymi zainteresowaniami w tych dwóch sferach jest wzmacnianie i budowanie relacji między rodzicami a dziećmi, z głównym naciskiem tak naprawdę na ojcostwo, czyli relacje ojciec-dzieci, ale także ojciec-matka, czy też mąż-żona, ponieważ no, uważam, że jest to tak naprawdę fundament rodziny. Mówię też o i piszę także o tym, co teraz bardzo mocno wpływa na relacje rodzinne, czyli na telefony komórkowe. O tym, jak bezpiecznie, mądrze, odpowiedzialnie wprowadzać telefon komórkowy i nowe technologie w życie dziecka i w życie rodziny. To są moje główne pola zainteresowań. Podcast prowadzę od no, już prawie półtora roku, mam 28 odcinków na koncie, także jest już trochę posłuchania i zachęcam do tego. Tak, tak. Ja też zachęcam do słuchania Twojego podcastu. Jest naprawdę bardzo ciekawy, szczególnie właśnie dla rodziców, może szczególnie dla ojców. Link oczywiście będzie w notatkach do tej audycji. Ja zgadzam się z Tobą. Myślę, że komórki w tej chwili one zabierają ten czas, który kiedyś ludzie poświęcali rodzinom. Kiedy tak na przykład patrzę na rodziców, którzy jadą z dzieckiem w wózku, a dziecko na przykład już dwuletnie trzyma w rękach smartfona i ogląda filmiki na YouTube czy coś, to no trochę się obawiam o przyszłość tych dzieci. Jest trochę badań, które już wskazują na to, że dorośli mają ogromne problemy z komórkami, a dzieci, które od małego się wychowają, będą miały chyba jeszcze większy problem. Tak więc to jest na pewno niebezpieczna rzecz. Ale chciałem Cię dzisiaj porozmawiać z Tobą może trochę na inny temat. Wiem z tego, co przed chwilą też powiedziałeś, że bardzo ważna jest dla Ciebie relacja między ojcem a dziećmi i chciałem Cię zapytać właśnie o taki szczególny sposób budowania tej relacji, jakim jest opowiadanie dzieciom bajek, jakim jest czytanie dzieciom. Wydaje mi się, że każdy z nas niejako pierwszy raz spotyka się z książką w ten sposób, że nasi rodzice są naszymi lektorami. I może takie pierwsze pytanie odnośnie tego, czy czytali tobie rodzice, czy mieli taki zwyczaj, jak to wpłynęło na ciebie? Zgadza się. Rodzice mi czytali i to chyba w większości przypadków, tak jak pamiętam, był tata. Pamiętam w tej chwili, tak sobie szukam w pamięci i przypominam sobie takie momenty, kiedy byłem chory, leżałem w łóżku, a tata mi czytał Pana Samochodzika i oczywiście dokładał tam swoje historie, przekręcał trochę, część jakichś tam rzeczy usuwał, ale dokładał swoje humorystyczne wstawki, które bardzo mi się podobały, ponieważ później tę książkę czytałem i widziałem różnicę. I co ciekawe, po 30 latach, kiedy ja czytałem moim dziewczynom, zacząłem robić to samo. Książki, które im czytam, też czasami są okraszone dodatkowymi wstawkami albo zmianą. Ostatnio czytałem im Nelly Rapp i Człowiek Śniegu, chyba tak się nazywał ten tytuł. I tam był pies, Nelly ma psa o imieniu Londyn. Więc ja zmieniłem nazwę psa na Lądek Zdrój. W nawiązaniu do kultowego już filmu, w którym mówi się, że nie ma tego miasta jak Londyn, jest Lądek Zdrój. No i zawsze za każdym razem, kiedy zmieniałem to, one po prostu się śmiały z tego i kiedy później raz przeczytałem Londyn, to mi poprawiły, że nie, jaki Londyn, to jest Lądek Zdrój.
Także powielam poniekąd wzorce, które mój tata stworzył już kilkadziesiąt lat temu. I też mój tata czytał nam wspólnie z moją siostrą, która jest 5 lat starsza, Muminki. To był taki hit, który chyba wszystkie opowieści nam przeczytał. I co ciekawe, teraz mój tata czyta Muminki moim dzieciom. Ja ani jednego odcinka im nie przeczytałem. A dziadek tę książkę, no to jest ulubiona książka, którą jak mój dziadek przyjeżdża tutaj, znaczy mój tata jak przyjeżdża, to dziewczyny zawsze z Doliny Muminków biegną do dziadka, żeby im przeczytał. No to super. No widzisz, czyli masz nie tylko to pierwsze pokolenie, ale dziadek kontynuuje tradycję i czyta swoim wnuczkom jeszcze. Super, super. Tak, jemu też to sprawia bardzo, bardzo dużą przyjemność, bo to lubi. Zwłaszcza też, że wierzy w to i wie, że czytanie jest ważne i czytanie rozwija. Do tej pory zresztą sam no, dość dużo czyta. Ma w tej chwili 72 lata. I więc jest to coś, co lubi, co jest jego życiem, więc z tym większą radością no, przekazywał to mi, a teraz wnuczkom. I właśnie o to chciałbym cię dalej zapytać. Czy... Ja wiem, że to może trudno powiedzieć, co by było gdyby, ale gdybyś sobie wyobraził sytuację, że nie czytano by ci i chciałbyś się porównać z tamtą osobą, czyli co dało ci to, że ojciec, teraz dziadek dla twoich wnuczek, że czytał ci? Co to, czy widzisz, jaki to rozwój dało, albo jaki daje teraz twoim dzieciom to, że i twój ojciec, i ty im czytacie dalej? Wydaje mi się, że łatwiej chyba odpowiedzieć mi na to drugie pytanie, czyli to, co widzę, co to daje moim dzieciom, bo trudno mi sobie wymyślić w tej chwili, co by było, gdyby mi nie czytali. Czy ja bym w tym momencie odkrył na przykład książki w szkole, jako lektury, które są obowiązkowe, czy może znalazłbym tam swoją jakąś ulubioną dziedzinę, bo później część książek, które czytałem, no to również tata mi podsuwał pod nos. To był cały Edward Szklarski i Przygody Tomka. Potem to były książki Helmuta Kirsta, wojenne. I jakoś mój tata w moim czytelniczym świecie cały czas był obecny, więc na pewno gdyby on mi tego nie proponował, wydaje mi się, ale to tylko wydaje mi się, że byłbym uboższy o wiele książek, które dla niego były ważne, a ja ich nie przeczytałem. Natomiast z perspektywy obecnej, czyli mojego obecnego życia, myślę, że wspólne nasze czytanie mega rozwija nasze dziewczyny. Począwszy od tego, o czym zaczęliśmy mówić, czyli od relacji, spędzamy wspólnie czas. No nie ma co ukrywać, że chyba 30 lat temu, 20 lat temu ludzie mieli więcej czasu niż teraz. Również tego czasu wspólnie spędzanego. W tej chwili praca jest o wiele więcej obowiązków, dzieci także mają więcej obowiązków niż my kiedyś, jak byliśmy mali, więc tego czasu na wspólne spędzanie jest coraz mniej, a czytanie jest właśnie takim fajnym wentylem, który powoduje, że jeżeli zrobimy sobie taką rutynę, że codziennie sobie czytamy na dobranoc, to zawsze jest 10-15 minut i to już jest ten zaczyn, ten początek budowania relacji wspólnego czasu. Dziecko, jeśli jest malutkie, no to przyzwyczaja się do naszego głosu. No już abstrahując od takich rzeczy rozwojowych, czyli to, że ono się uczy nowych słów, uczy się głoskować, uczy się rytmu, rymu. Wspaniałe książki, które na początku czytaliśmy, no to były wiersze Jana Tuwima, w których ja jako dorosły się na nowo zakochałem, czyli Lokomotywa, Ptasie Radio. I co ciekawe, ja tych wierszy się nauczyłem na pamięć. Później, kiedy w przedszkolu organizowaliśmy wiersze, taki konkurs recytatorski rodzice dzieciom, no to najstarszej córce recytowałem całe Ptasie Radio, a młodszej Lokomotywę, były w niebo wzięte. To było w przedszkolu, teraz czytam już inne rzeczy. I to jedna, to, więc to jest to jedna relacja wspólna nasza, dwa, rozwija to ich i pozwala też nam później rozmawiać o tych książkach, bo zdarza się, że coś mi się przypomni, a słuchaj, a czemu ktoś zrobił w ten sposób, czemu tak się zachował, więc to jest bardzo dobry moment do uczenia albo wyjaśniania świata, dlaczego na przykład no, moje dziewczyny są na przykład wielbicielkami serii Lasse i Maja. To jest biuro detektywistyczne Lassego i Maji. Nie wiem, czy one
Znaczy na pewno są po angielsku wydane, nie wiem jak one się tam nazywają, może te imiona są zmienione. Natomiast tutaj w Polsce to jest bardzo, bardzo popularna seria, ona ma 30 tytułów prawie, wydana przez wydawnictwo Zakamarki. No i tam są różne, że ktoś coś ukradł, ktoś kogoś oszukał i to różne osoby z miasteczka Walebi. I czasem sobie o tym rozmawiamy, a dlaczego, ale dlaczego na przykład nie chcieli powiedzieć, dlaczego się nie chcieli przyznać. Więc to jest taki dobry moment na to, żeby no tłumaczyć dzieciom życie. Wspaniałe książki, które czytaliśmy, to również w sumie wydawnictwa Zakamarki, takie seria książek szwedzkich adwentowych, czyli książki, które były podzielone na 24 rozdziały do czytania od 1 do 24 grudnia, które opowiadały historie okołoświąteczne, ale dotyczące takich naprawdę fundamentalnych życiowych spraw, jak rodzina, jak miłość, jak odrzucenie, jak odnalezienie swojej tożsamości. I to były książki dla dzieci takich właśnie 8, 10, 12-letnich. I my je czytaliśmy i często do nich wracamy w rozmowie, nawet teraz, zimą, czasami latem, bo też był ponad rok temu, z dziewczyną coś się przypomniało i rozmawialiśmy o tym. Więc to jest naprawdę niesamowity dar. Jeżeli czytamy razem książki, to mamy więcej tematów do rozmowy. Mamy więcej tematów do odniesienia. O wiele łatwiej jest nam wytłumaczyć dzieciom pewne rzeczy na historii, niż na jakichś suchych opowieściach, które są no, nie są abstrakcyjne. Więc tu zdecydowanie jest ten kolejny plus, czyli możliwość rozmawiania na wiele tematów i uczenia dzieci życia. I trzeci plus, który bym tutaj wymienił, to wzbudzanie w dzieciach zainteresowania. Tego, że one mogą i powinny tak naprawdę pójść swoją drogą. Także czytelniczą, nie tylko życiową. Bo tak jak mówiłem, mój tata mi podsłuchał wiele książek. Tak samo my, kiedy idziemy do biblioteki, mamy szczęście, że tu, gdzie mieszkamy w Gdyni, jest świetna sieć bibliotek miejskich. Mieszkamy obok jednej. Jestem zarejestrowany chyba w 15, bo jeździłem i dziewczyną różnych książek szukałem. I one już teraz, zwłaszcza starsza, młodsza powoli też zaczyna, sama jedzie do biblioteki i szuka w tej chwili jakichś tytułów dla siebie. W tej chwili bardzo popularne są w Polsce, oprócz tych serii detektywistycznych, także serie fantasy dla dzieci, czyli Baśniobór, Magiczne Drzewo, książki, których no, za naszych czasów nie było, a dla dzieci są bardzo, bardzo wciągające i też uczą tam no, bardzo takich mądrych, życiowych rzeczy. Także te rzeczy, te trzy, to co wymieniłem, uważam, że są naprawdę kluczowe. Kluczowe dla dzieci, dlatego warto no, z dziećmi razem czytać. Widzę, że bardzo głęboko przemyślałeś tą sprawę. Dziękuję Ci za tą długą wypowiedź. Naprawdę widzę, że dobrze to przemyślałeś. Dziękuję też za propozycje, które tutaj podałeś. Myślę, że rodzicom, którzy będą słuchać, to warto, żeby użyli może niektórych z tych tytułów, które podałeś. Myślę, że też będą dla nich ciekawe. Muszę powiedzieć, że moja córka też niektóre z tych rzeczy czytała. Na przykład to Magiczne Krzesło, to pamiętam. Czy Magiczne Drzewo, tam krzesło z niego zrobiono później, nie? Magicznie, to są teraz już dwie różne rzeczy. Magiczne Krzesło to była Narnia. Nie, to było Srebrne Krzesło. Srebrne Krzesło było w Narnii. A Magiczne Drzewo, albo może już się też miesza, słuchaj, więc nie chcę możliwe, że tak, bo tych książek jest tak dużo. Ja już teraz nie wszystkie rzeczy czytam z dziewczynami, także nie wszędzie, nie we wszystkim się odnajduję, także możliwe, że masz rację. No wiesz co, ja też dobrze nie pamiętam. Moja córka, wiesz, już ma w tej chwili 22 lata, oj. Tak więc wiesz, ona tą książkę czytała z 10 lat temu, to pewnie ty lepiej pamiętasz. W każdym bądź razie myślę, że to fajne propozycje właśnie podałeś. I teraz właśnie taką ciekawą rzecz powiedziałeś, że to zacieśnia relacje, że uczy dzieci, na przykład daje im nowe słownictwo, ale ciekawe właśnie jest to, co mówiłeś o tym, że dzieci później zadają pytania i się z nimi rozmawia. Mój podcast jest właśnie poświęcony audiobookom i tak na pozór wydaje się, że to jest to samo. Można puścić dziecku audiobooka i można mu przeczytać coś. Wydaje się, że audiobook jest nawet lepszy, bo tam zawodowy lektor być może czyta lepiej niż my, ale tam właśnie będzie brakować tego elementu. Będzie brakować, że dziecko nie może zadać pytania
Mi się wydaje, że to jest właśnie wspaniała rzecz, że dzisiaj często rodzice, może źle mówię, że często, że czasami rodzice dzisiaj zapominają o tym, że to na nich spoczywa taki chyba podstawowy obowiązek nauczenia dzieci. I wspólne czytanie wydaje mi się jest taką świetną miejscem właśnie, gdzie można dzieci na przykład nauczyć zasad moralnych. Też tutaj o tym wspominałeś. Tak więc super, że to robisz. To naprawdę myślę, że jesteś świetnym przykładem właśnie pod tym względem. Tak, ale to co mówisz ma tak naprawdę sens i trzeba się zastanowić, czy chcemy czytać dzieciom tylko po to, żeby na przykład zaliczyć tytuł albo odhaczyć, że okej, książka na przykład, no co my ostatnio mieliśmy, Mikołajek na przykład, została przeczytana, albo odsłuchana. Jeżeli zależy nam tylko na tym, żeby to było odhaczone, no to audiobook wystarczy. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy czegoś więcej, to jeżeli czytanie jest tak naprawdę tylko jakąś przykrywką do czegoś głębszego, no to audiobook już, tak jak sam powiedziałeś, nie wystarczy, no bo nie ma jak zadać pytania, nie ma jak usiąść dziecku, nie ma jak, dziecko nie może usiąść na kolana audiobookowi i się do niego przytulić, albo powiedzieć, przeczytaj jeszcze raz, albo coś pozmieniaj. Także no, czytanie przez rodzica jest o wiele, o wiele, o wiele bardziej wartościowe, ale nie skreślałbym też audiobooków, bo one też w naszej rodzinie istnieją, aczkolwiek no nie w takim jakimś bardzo wielkim stopniu. Częściej na wyjazdach, jeśli spędzamy dużo czasu w samochodzie, no to żeby troszkę się rozerwać i odpocząć od ciągłego rozmawiania, to włączamy jakieś takie wesołe, na przykład Mikołajka, to właśnie jest rzecz, którą słuchaliśmy podczas podróży naszej samochodowej i to się bardzo fajnie sprawdziło. Tam Sztur chyba czyta Mikołajka, tak, nie? Tak, tak, tak. Dwóch Szturów. Nawet ojciec z synem, także bardzo fajnie to wyszło. No, ja powiem ci, ja czytałem moim dzieciom, ale ja też puszczałem im audiobooki i odnośnie tego kontaktu, to u nas było tak, że dzieciaki w swoim pokoju słuchały audiobooka i czasami nie rozumiały czegoś, to naciskały pauzę i przychodziły do mnie, żebym im coś wyjaśnił. Nie, no, także to jest super, jeżeli to jest uzupełnienie, to jak najbardziej jest to po prostu jakbyś kolejny etap. Natomiast jeżeli u kogoś nie ma takiej relacji, że jest tylko audiobook, a rodzic jest nieobecny, no to chyba nie tędy droga jest. Nie? Natomiast jeżeli to jest, powiedzmy, uzupełnienie czegoś, coś dodatkowego, to jest świetna sprawa. Tak, tak. I też pamiętam, jak jechaliśmy samochodem, to też wspólnie słuchaliśmy czasami jakiegoś fajnego audiobooka. Ja wybierałem może już troszeczkę tytuły dla starszych osób, bo moje dzieciaki już były starsze. Na przykład, gdy jechaliśmy do Włoch, to słuchaliśmy sobie, jest taka fajna książka, Prywatne życie Mony Lizy. To jest biografia Mony Lizy, ale przy okazji też biografia miasta Florencji. Naprawdę bardzo fajnie napisana, taka bardzo wesoła, śmieszna i przy okazji historia miasta jest pokazana. I fajnie było rozmawiać, dyskutować i potem oglądać te miejsca, które wiesz w książce, o których słuchaliśmy w książce. Tak, jeżeli książka tak naprawdę ma swoje zakotwiczenie w życiu, no to jest wtedy mega ciekawa, bo okazuje się, że to nie jest tylko jakaś historia na papierze, ale to jest prawdziwe życie. I my mieliśmy podobnie, tylko troszkę inaczej, bo czytaliśmy książkę nie o Florencji, ale o lesie i czytaliśmy ją w lesie, chodząc na spacer do lasu. Czytaliśmy Super. Sekretne życie drzew. To był wspaniały pomysł mojej żony, która kupiła tę książkę z pięknymi zdjęciami. I chodziliśmy z dziewczynami na spacer do lasu i tam sobie tę książkę czytaliśmy. I jak pojawiały się jakieś rzeczy, które można było zobaczyć, to patrzyliśmy i mieliśmy tak naprawdę książkę 4D albo i 5D, bo był i dotyk jeszcze, i zapach. I to było bardzo fajne doświadczenie. Książki nie skończyliśmy, także myślę, że na wiosnę, jak już się rozzieleni tutaj u nas, to wrócimy do tego, do tej tradycji. Super, super. Naprawdę myślę, że jesteś świetnym przykładem tego, jak warto budować te relacje. I właśnie odnośnie tego, mnie w zasadzie do tych audycji, w których właśnie pytam podcasterów, między innymi właśnie ciebie, dlaczego czytacie dzieciom, jakie widzicie korzyści, mnie do tego zainspirowała taka książka, którą słuchałem niedawno po angielsku. Autorka zatytułowała ją Enchanted Hour.
czyli to na polski można by przetłumaczyć jako taka zaczarowana godzina. I nie wiem, czy zgodzisz się z tym, że kiedy się czyta dzieciom, kiedy się człowiek odda temu, to to jest naprawdę taki zaczarowany czas, który nie jest pracą, to jest naprawdę przyjemny czas, do którego się chętnie wraca. Zdecydowanie, chociaż czasami nie ma na niego czasu, no bo jednak mamy swoje obowiązki. Ja teraz na podstawie tych takich doświadczeń już kilkuletnich widzę, że na początku jest trudno czytać dzieciom, bo zaczyna się coś czytać, a ono wyrywa książeczkę albo chce co chwila zmieniać stronę, gada przy tym. Nasza Sara, najmłodsza, jest na takim etapie, że trudno jest jej przeczytać kilka stron, bo ona co chwila coś tam chce zmieniać, szukać. Natomiast ten wiek, taki już 4-5 lat, no to kiedy dziecko jest zasłuchane, to jest po prostu, tak jak mówisz, zaczarowana godzina, bo ono po prostu chłonie wszystko, chłonie każde słowo i to jest mega wspaniały czas, także teraz, no teraz moje dziewczyny już czytają o wiele więcej same niż ja z nimi. Już nawet dzisiaj byliśmy w bibliotece i przyniosły 12 książek do domu. Ale dalej czytamy sobie i nawet to w ten sposób się odbywa, że ja czasami im czytam lektury, co teoretycznie nie jest najbardziej wychowawczą rzeczą, ale one tak dużo rzeczy czytają same, że już troszkę im się nie chce czytać lektur, bo te lektury są troszkę, no już powiedzmy, wyprzedziły tym, co czytają, wyprzedziły powiedzmy poziom lektur, więc ja muszę, okej, musicie przeczytać te lektury, no bo będzie to omawiane na lekcji na przykład, no więc one nie chce nam się, no to mówię, okej, to ja wam przeczytam na dobranoc. Więc tak to się u nas odbywa. No to super, super. I to jest chyba właśnie to, że przyznasz pewnie, że gdybyś nie czytał dzieciom, to one nie byłyby pewnie tak daleko, jeżeli chodzi o ten rozwój. Wspomniałeś, że wyprzedziły nawet pewnie pod pewnym stopniu. Na pewno, no ponieważ gdybym ja im nie czytał, gdyby moja żona nie czytała, dziadek, tak jak mówiłem, to one by nie wiedziały, że tak można. Więc to jest po pierwsze przykład, ale druga rzecz to jest też to, że my czytamy książki, co prawda nie tyle, ile byśmy chcieli, bo jak liczymy wszystkie obowiązki, to jednak dzień nie rozszerza się powyżej 24 godzin, ale one też widzą, że my czytamy, widzą, że próbujemy znaleźć sobie czas, czasami my czytamy na przykład na łóżku, one wskakują, mówię, słuchaj, misiu, daj mi 10 minut, chcę sobie poczytać książkę, proszę cię, za chwilę się pobawimy. Więc widzą nas z książką, widzą, że te książki są, jakoś tam zabieramy je, czy do plecaka, czy do torby. I wiedzą, że to tak naprawdę jest wartościowa sprawa. Więc to jest przykład obustronny. Po pierwsze, my czytając dzieciom, dajemy im przykład, że książki są fajne, ale my czytając sami dla siebie, też im pokazujemy, że to nie jest tylko sprawa dziecinna, tylko dla dzieci, że są książki, że to książka jest tak naprawdę towarzyszem człowieka przez całe życie. Super. A słuchaj, a gdybyś tak miał doradzić jakiemuś rodzicowi, który ma tam na przykład 4-5-letnie dziecko i chciałby zacząć czytać, jak to zrobić? Może od jakiej książki zacząć? Jaki długi czas poświęcać na samym początku? Jeżeli jeszcze do tej pory tego nie robi, bo o wiele łatwiej jest, jeżeli to się robi od małego, bo to po prostu wchodzi w pewną rutynę. Natomiast jeżeli nie, no to są, w tej chwili jest takie bogactwo książek, tytułów i gatunków, że to jest praktycznie aż nadmiar możliwości wyboru. Więc zobaczyłbym, czym to dziecko się interesuje. Na przykład jeżeli ma, a zapewne pewnie ogląda, jeśli ogląda bajki, no to na przykład jaki jest jego ulubiony bohater i próbować pójść w tę stronę, bo bardzo często na zasadzie jakiejś tam franczyzowej są wydawane książki z bohaterami z bajek, więc to może być pewien dobry początek. Dwa, to może być na przykład seria tego Lassego i Maje, o której mówiłem. Róża dostała w prezencie urodzinowym chyba jak miała 6 lat i ta książka leżała, ona ją zobaczyła, powiedziała, że jest brzydka, niefajna, bo tam są dość specyficzne rysunki. One nie są takie ładne, kolorowe. Ta estetyka jest taka troszkę taka chropowata, bym to powiedział. I ta książka leżała 2 lata, czy tam 1,5 roku. I ona do niej wróciła i jak przeczytała, to później 25 kolejnych tytułów, bo ta seria jest dość już bogata, po prostu wchłonęła, chłonęła, chłonęła, chłonęła. Więc czasami jest tak, że jakaś książka nie chwyci, a chwyci za jakiś czas.
Więc tu bym się na przykład nie zrażał pewnymi rzeczami. Tak samo było z Narnią. Też na początku nie, bo jest straszna, a po pewnym czasie poszło. Także tu bym szukał. Jeśli macie tę możliwość, że blisko waszego miejsca zamieszkania, czy też w mieście, gdzie mieszkacie, jest biblioteka, no to wybrałbym się do takiej biblioteki i no mówimy, żeby nie oceniać książek po okładce, ale bardzo często to właśnie dzieci wybierają książki na podstawie okładki, bo jest jakaś atrakcyjna, bo jest kolorowa, bo jest jakiś bohater i wziąłbym 4 książki na przykład na próbę i zaczął czytać i ustalić sobie z dzieckiem, ok, słuchaj, jeżeli ono nie chce na przykład, ale tu poczytajmy sobie, spędźmy tak razem czas, a potem zrobimy coś innego i żeby to dziecko przekonać do tego, że to jest fajna sprawa i wydaje mi się, że jeżeli dziecko poczuje, że my chcemy z nim spędzać czas i że poświęcamy mu ten czas w 100% czytając, to ono będzie tego pragnęło. Jeżeli odstawimy w ten sposób, na ten czas telefon, wszystkie sprawy, nawet ten telefon wystawimy do innego pokoju, żeby nam nie przeszkadzał i ten na przykład 15 minut, to nie musi być ten enchanted hour na początku, nie? To może być zaczarowany kwadrans. To będzie naprawdę mega cenny czas i wierzę w to, że po pewnym czasie będzie go więcej, tylko to wymaga konsekwencji, no i tego, że ten rodzic musi naprawdę ten czas wygospodarować, więc to wymaga bardzo dużo od nas też. Nie możemy wyjść z założenia, że okej, ty jesteś moim dzieckiem i masz czytać, bo to ci będzie tam pomocne. To wymaga bardzo dużo pracy od nas i no, też widzę po sobie, jakie to jest trudne bycie konsekwentnym w tej kwestii, bo po prostu mamy tyle obowiązków, tyle rzeczy, że po prostu czasem nie mamy siły, a dziecko wtedy woła, przeczytaj mi. My na przykład mamy taką zasadę z dziewczynami, pomimo tego, że lubimy czytać, mówię, jeśli przed 9 nie jesteście w łóżku, niestety wam nie czytam. Pomimo, że bardzo chcemy, bo ja potem też mam swoje sprawy do zrobienia, a wy musicie iść spać. No i jest to czasami niestety dochodzi u nas do tego, że ku rozpaczy obustronnej tego czytania nie ma, więc dziewczyny wiedzą, że też się muszą spiąć, żeby do tego czytania doszło. Czyli to jest pewnego rodzaju nagroda. To też bardzo fajnie, że tak to odbierają już. No, super. A jeżeli chodzi o audiobooka, to pewnie poleciłbyś tego Mikołajka czytanego przez Sztura, czy może jeszcze jakiś inny tytuł, jeżeli chodzi o tak, audiobooki? Tak, Mikołajka zdecydowanie bym polecił. Moje dziewczyny bardzo lubią Basię. Jest taka seria książek Basia. Natomiast ona była w pewnym momencie tak katowana u nas, że po prostu ja już miałem jej dosyć. Teraz jak widzę Basię, to po prostu uciekam. Więc jeśli chodzi o audiobooki, nawet Mikołajek jest świetny, świetnie się go słucha, jest naprawdę rewelacyjnie. Myślę o jeszcze jakimś audiobooku. Nie, to chyba tyle. Bo tak jak mówię, te audiobooki są u nas obecne, ale tak dość marginalnie. I czasami rzeczy, które czytaliśmy, u nas się przewijały właśnie często bajki, bo bajki były krótkie. Pchłe Szachrajkę na przykład, znaczy Pchła Szachrajka jest dość długą bajką, ale nie trzeba było ich słuchać kilka godzin, no bo z audiobookami tak jest, że te kilka godzin jest za nich potrzebne, ale na przykład 15-20 minut to już była taka wystarczająca długość, żeby wszystko przesłuchać, więc bajki u nas też się jako audiobooki sprawdziły. No to super. No to bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, dziękuję Ci też za te rekomendacje. Myślę, że naprawdę warto zachęcić do czytania, bo to nie tylko jest korzyść dla dzieci, ale także taka zaczarowana godzina, albo chociaż te 15 minut, tak jak powiedziałeś, także dla rodziców, nie? Także. Tak, a potem to się może przerodzić właśnie w taki zwyczaj, który my mieliśmy przez pewien czas ze starszą córką, że czytaliśmy, znaczy to dalej jakoś funkcjonuje, tylko w tym, że ona czyta książkę osobno, ja czytam osobno i później sobie o tym rozmawiamy. W ten sposób czytaliśmy na przykład całą serię Torgala, komiksy. Teraz książki takie, na przykład ja czytałem książkę, którą czytała moja córka o dojrzewaniu, więc też po to, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Także czytanie z dziećmi później, kiedy one dorastają, nie musi oznaczać tego, że my im czytamy tę książkę, ponieważ nie zawsze jest to możliwe, ale możemy przeczytać tę samą książkę, co one i później o tym sobie porozmawiać. Dokładnie.
No ja tak jestem na takim etapie właśnie z moimi dziećmi, że czytamy sobie osobno, szczególnie mój syn lubi czytać te same książki albo podobne co ja i potem bardzo często dyskutujemy sobie na ich temat. Na przykład bardzo interesuje nas Cesarstwo Rzymskie i książki, które są w beletrystyka, ale w tamtych czasach. Także. To powiem ci, że ja teraz pod koniec ubiegłego roku taki eksperyment zrobiłem z moim tatą, że postanowiłem wrócić do czytania z moim tatą, natomiast dzieli nas 500 kilometrów, więc no nie może mi mój tata czytać na dobranoc, ale wybraliśmy sobie książkę i było to właśnie tak w temacie starożytnego Rzymu, Marek Aureliusz. I to było bardzo fajne, bo kiedy się spotkaliśmy na święta, to właśnie sobie opowiadaliśmy o naszych wrażeniach z tej reklamy, który obaj przeczytaliśmy po raz pierwszy. I no, mi się bardzo podobały właśnie rozmyślania Marka Aureliusza. Mój tata również był pod wrażeniem, także można czytać samemu, będąc dzieckiem, dorosłego człowieka. Także razem. Polecam. Tak, na pewno. Rozmyślania Marka Aureliusza to jest na pewno bardzo głęboka książka i warta przeczytania, przemyślenia, przedyskutowania z innymi. No to super. To słuchaj, Jarku, bardzo chciałbym Ci podziękować za czas, który zgodziłeś się spędzić tutaj, nagrywając tą audycję. Myślę, że to będzie cenne myśli, cenne przemyślenia dla słuchaczy, dla rodziców, którzy może także myślą o tym, żeby to zacząć, żeby może rozszerzyć. Czy dziękuję też za propozycję książek i audiobooków, które podałeś. Dziękuję Ci za zaproszenie i wszystkim słuchaczom życzę wielu przeczytanych, zaczytanych, zaczarowanych godzin wspólnie z dziećmi. Dobrze. To jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia wtedy. Do usłyszenia.